Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski, Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczu Działaj.pl. Proszę Państwa, w ramach naszego cyklu dotyczącego, jak sobie poradzić z krytem frankowym, tym razem przypominamy Państwu o kwestiach związanych z kalkulatorem odfrankowienia i unieważnienia. Po co te kalkulatory? Mianowicie, kiedy przekazują Państwo nam do bezpłatnej analizy umowę kredytu, również robimy dla Państwa bezpłatną analizę finansową, czyli przekazujemy Państwu kalkulacje unieważnienia i odfrankowienia takiego kredytu. W tych kalkulacjach pokazujemy, o co będzie się toczyć spór sądowy, o jakie finanse będziemy mogli żądać, żeby bank oddał Państwu, albo jak zostanie przeliczony taki kredyt odfrankowiony. I dlatego też dzisiaj przedstawiamy Państwu vloga, w którym pokazujemy na czym polega kalkulator unieważnienia, a na czym kalkulator odfrankowienia. Kalkulator unieważnienia, bo to pierwszy, który będziemy opisywali, dotyczy sytuacji, w której Państwo muszą składać do, 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 do sądu wniosek o unieważnienie takiej umowy. To unieważnienie umowy kredytowej polega na tym, że Państwo po stwierdzeniu nieważności muszą rozliczyć się z bankiem, czyli frankowicze oddają do banku cały kredyt, który uzyskali, a bank z wraca Państwu wszystkie raty, które Państwo wpłacili oraz wszystkie opłaty okołokredytowe. I co tutaj wchodzi do rozliczenia? Wchodzą do rozliczenia wszystkie raty, Wchodzi do rozliczenia ubezpieczenie na przykład niskiego wkładu własnego, czy też prowizja, którą Państwo zapłacili za udzielenie kredytu. I nasz kalkulator pomaga Państwu zorientować się, o jaką kwotę tutaj będziemy mieli do czynienia, o jakiej kwocie możemy mówić. I przy unieważnieniu bardzo ważne jest to, żeby sprawdzić, czy czasem już mają Państwo państwo kredyt nominalnie spłacony, czyli suma rat, którą państwo wpłacili równa się kwocie kredytu udzielonego. Jeżeli jest mniejsza, to będzie trzeba dopłacić, a jeżeli jest większa bądź równa, no to będzie rozliczenie polegało na tym, że to bank będzie nam zwracał albo będziemy rozliczeni z bankiem. W przypadku odfrankowienia ten kalkulator dotyczy sytuacji, w której będzie zosta zostanie przeliczony ten kredyt frankowy na kredyt złotówkowy, czyli każda rata, którą Państwo wpłacali frankową, będzie przeliczona na ratę złotówkową i z tego tytułu powstanie nadpłata w ratach. I ta kwota nadpłaty w ratach zmniejszy saldo kredytu takiego złotówkowego, ale oprocentowanego jak kredyt frankowy, czyli według oprocentowania Libor plus marża na początku tego a od 2022 roku SARON plus marsza. I te wszystkie kwoty zostaną zliczone, porównane do kredytu złotówkowego i będziemy mieli państwo okazję przeczytać, co z kalkulatora wynika. Czy jaką kwotę będą państwo pozostanie jeszcze do spłaty, bo przy odfrankowionym kredycie będziemy nadal mieli kredyt, oraz yy, jaka rata miesięczna mniej więcej szacowana będzie do zapłacenia. Pamiętajmy, że wtedy będziemy mieli kredyt złotówkowy bez żadnego ryzyka walutowego Proszę Państwa, kalkulator pomaga Państwu w podjęciu decyzji, że warto taki proces prowadzić, dlatego przygotowujemy zarówno kalkulator unieważnienia, jak i kalkulator odfrankowienia i te kalkulatory pozwalają Państwu na podjęcie decyzji. Bo decyzję, którą Państwo podejmują wraz z kancelarią Szołajski Legal Group, polega na tym, że Państwo przygotowują te wszystkie dokumenty, my je weryfikujemy, przygotowujemy dla Państwa bezpłatne analizy, a później podejmują Państwo decyzję, podpisują z nami umowę i idziemy do sądu. Wygrywamy dla Państwa, tak jak i dla wielu naszych klientów, sprawę frankową i mają Państwo unieważnioną albo ewentualnie odfrankowioną umowę kredytu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner. Portalu frankowiczudziałaj.pl. Dziękuję i do usłyszenia!